Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I tak, no... Oto i Kroniki Brytany, Archolos. No i tak, w ostatnich epizodach... Powiem wam szczerze... Dużo robiliśmy. Może takich pobocznych i badziewnych kwestii, ale dużo. Robiliśmy zbroję, drugi krąg i wiele innych rzeczy. Powiem wam tyle. Dziś nastał ten dzień, w którym to pora zdobyć dwójkę nie tylko w kręgach magicznych, ale również i w rozdziałach, więc tak, długo odcinków nie było. Miałem parę spraw do załatwienia, ale dziś, będąc już w pełni świadomym swojej decyzji, ponownie, jak już mówiłem. I tak, lecimy zdobyć drugi rozdział, ratować naszego brata i inne takie tam rzeczy. No i cóż, czy mam coś więcej do powiedzenia? Chyba nie. No poza tym, że jeszcze może, podkreślam może, zanim będziemy wchodzić bezpośrednio w rozdział, to jeszcze będę chciał pomyśleć o tym, czy czegoś z tych tutaj nie jestem w stanie szybko ogarnąć. Jak chociażby, no nie wiem, te morskie opowieści, czy cokolwiek. Ale cja. Chyba nie ma co też tak zbytnio myśleć o tym. Aj, hejtery. To magia uderza do drzwi. Ja. Chociaż... Nie. Jest jeszcze coś, co miałem zrobić, ale... To możemy zrobić chyba też chwilę później, więc nie ma co przejmować. I... Czy to było tutaj? Jak to tutaj jest chałupa tego alchemika, miejsce, do którego się wcześniej włamaliśmy. I w ogóle, znaczy tak bym zostawiał, czym nie można wejść. Pokazało się miejscu, w którym mieszka ten cały alchemik, więc tak. Cześć, Bodowin. Jej, ukradliśmy go. No i zobaczmy, co tutaj będzie. I tym razem tak legal, 100%, będziemy go okradać ze wszystkiego, co ma. Ty jesteś Bodowin? Nikt cię nie nauczył, żeby nie przeszkadzać alchemikowi podczas pracy? Jeden zły ruch i wywołałbym reakcję, która spaliłaby nie tylko nas, ale i całą... Już lubię gościa. Skoro już mi przerwałeś, to gadaj, czego chcesz i mów, kto cię przysłał. Niech zgadnę. Kurt, prawda? Skąd ty? W moim wieku niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć. Czego potrzebuje ten stary z rzęda? Mój brat został urządlony przez krwiopijcę w pobliżu wioski Silbach. Jego stan zaczął się znacznie pogarszać. Potrzebujemy dla niego lekarstwa. Krwiopijce. Krwiopijce. Dla was wszystko to krwiopijce. Wiesz chociaż jakiego był rodzaju? Jesteś pewny, że nie był to truteń? Truciznę jednych leczy się w zupełnie inny sposób niż drugich. Podanie złego specyfiku może mieć katastrofalne skutki. O, nie. Zanim jednak zacznę dla ciebie pracować, powiedz, czy masz chociaż kilka sztuk złota? Nie będę pomagać za darmo kolejnemu niewdzięcznemu wieśniakowi. Złoto nie będzie problemem. Patrząc na ciebie, trudno mi w to uwierzyć, ale niech będzie. Skoro nie wiesz nawet, co urządliło twojego brata, to podejdź do jednego z pulpitów w mojej pracowni. Mam tam księgę o gatunkach krwiopijców. Sprawdź, czy jeden z opisów nie pasuje do tego... Ale ja wiem, który to był. Gościu... Ja wiem, który to był. To był rzecznik krwiopijca. Ale zobaczmy. Krwiopijce to wyjątkowo obrzydliwe stworzenia zamieszkujące prawie każdy zakątek Królestwa Brytany. Istnieją nawet pustynne krwiopijce, znoszące żar i suchość ludnych pustkowi. Krwiopijce zamieszkujący regiony Górniczej Doliny Wyspy Kurnis, mimo posiadania jaskrawej barwy, nie jest aż tak jadowity. I to jest ciekawe, bo tutaj właśnie... A, region Górniczej Doliny, dobrze, dobrze. W Górniczej Doliny tak, były żółte krwiopijce i jaskrawe. W pozostałych obszarach Kurnis, czyli Gothic 2, były ciemne krwiopijce, czarne wręcz. Ale tak, bardziej niebezpieczne okazy czyhają na wyspie Archolos. Poza krwiopijcami pospolitymi, wśród moczar skrywają się zielone krwiopijce bagienne. Krążą nad wilgotnymi terenami w pobliżu bagiennych trutni. Jadłoby tych stworzeń jest zdolny do zdań cierpienia na wiele dni. Niemniej groźny jest krwiopijca rzeczny, przebywający w lasach w pobliżu zbiorników wodnych. Ktoś, kto nigdy nie miał kontaktu z ich jadem, może nawet ostrzec się o śmierć. Mówiłem, krwiopijca rzeczny. A teraz jeszcze zanim coś, co...
Dobra, nie będziemy go okradać w tym momencie. Później to zrobimy. Już wiem, jaki krwiopijca urządlił mojego brata. To był... Agenny pospolity? Nie no, rzeczny. Krwiopijca rzeczny. Tak, krwiopijca rzeczny potrafi być wyjątkowo niebezpieczny. Te szkodniki są naprawdę rzadkie. Mieliście pecha, że akurat na niego trafiliście. No co ty nie powiesz. Skoro już wiemy, co urządziło twojego brata, to można się brać za przygotowanie eliksiru. Cholera! Skoro mowa o szkodnikach, te przeklęte bestie znowu rujnują moją uprawę ognistego ziela. Zajmij się nimi, a ja w międzyczasie sprawdzę, czy mam... Dobra, jasne, Bodowin. Weź jeszcze to, może ci się przydać. Pas ognistego biegacza? Co to jest? Może będzie fajne. Pan przed ogniem? Okej, okay, chore ścierwojady. Jest ich dużo, więc to może stanowić co najwyżej przeszkodę. No nie wierzę. Zamordował mi ścierwojada. A ścierwojad zamordował mnie. Świetnie. A ja nie zrobiłem zapisu, więc... Yeah. Widzimy się za chwilę. Okej. Okay. A więc jak widzicie, jestem już z powrotem. I tak, musimy unicestwić te ścierwojady. Jak widzicie, to może się lepiej przygotowałem. Mogę machać też prawo-lewo, o czym zapominam. I kurczę, no... Miejmy nadzieję, że nie będzie problemów jakichś kolejnych. Ale tak, widać, że jestem nie w formie, jeśli chodzi o gotówki. Nie ma czego plądrować. Mięso nie możemy zabrać, a jajka i tak jakoś można wyciągnąć. Ciekawe. Z chorego ścierwojada. No ale dobra. Podołin. Sprawa rozwiązana? No oczywiście. Ale zobaczmy najpierw, co się stało z tym ścierwojadą. Co się stało tym ścierwojadą? Od jakiegoś czasu pracuję nad wyhodowaniem roślin potrzebnych mi do stworzenia nowej, przełomowej mikstury. Nie ma co wchodzić w szczegóły i tak niewiele byś zrozumiał. Wygląda okay. Na to, że mam wszystko, czego potrzeba do sporządzenia odtrutki. Jej przygotowanie zajmie mi chwilę. Pewnie opróżnię swój magazyn z większości rzadkich specyfików. Dostawy od gildii kupieckiej docierają do mnie coraz rzadziej. Ich gońce chyba sami zużywają moje składniki. Złożyłem już na nich kilka skarg. Tak czy inaczej, potrzebuję nowego dostawcy kilku towarów. Rozwieś te ogłoszenia w Silbach. Może któryś z wioskowych głupków będzie miał coś przydatnego. Jasne. Okej. Kiedy mikstura będzie gotowa? Przecież dopiero zacząłem ją przygotowywać. Przyjdź do mnie jutro. Jasne. Nie dostaliśmy nawet questa, więc tak. A, i to już nie wiem, czy wspominałem, ale... Na cięciu, jak jeszcze to miałem potem docierać, to... Przy okazji okradło mi go chałupę. Czemu nie? Dobra. Ler nadal wspaniale śpiewa. Czy prawdę poznamy przyszłości? A póki co idziemy właśnie do Silba rozwiesić ogłoszenia. Tylko właśnie zobaczymy, czy w ogóle można je przeczytać może najpierw. Chyba, chociaż nie. Ogłoszenie Bodowina. Okej. Okay. 10 butelek spirytusu, spożkowana magiczna woda, skrzynka menzurek, to osób, które miały okazję być na Kornis lub handlować z 38 kupcami, wydzieli nas z oczu czarnego trolla. Wow. Aha. A to ciekawe, wydzieli nas z oczu czarnego trolla. Czy to sugeruje, że na Kornis było kiedyś więcej czarnych troli? Teraz pozostał tylko jeden z czasów, powiedzmy, Gothica 2. To jest dobre pytanie. Bo szczerze nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale ta... Sam Gothica chyba jest tylko jeden czarny troll. Tak czy inaczej, tablica ogłoszeń, zostaw ogłoszenie Bodowina. I tak... jakieś bugi. Nie jakby z takich bugów, ale no. Musiały zaatakować i dobra. Pytanie, gdzie są jeszcze jakieś tablice ogłoszeń? A tam na dole była właśnie, jak idziemy. Ale też pewnie nie jestem, bo jak mówię, przerwę miałem dosyć długą.
Trzy gotuka. Wersji Kroniki Brytany, więc... Znowu jedna przeklętych bestii! Kolejne bytle załatwione! Znowu jedna przeklętych bestii! Jedna cholerna bestia... Jezu... Zawała... Umarłem od tych ich okrzyków. Chwila. Znowu kolejna bestia, czy coś takiego. Gdzieś ta nowa jedna z tych cholernych bestii. Nie wiem czemu. Ale to nie było jakieś szczególnie... głośne, ale... te. I tak... zmarłem na zawała. Nawet bardziej niż przy ostatnich, powiedzmy, z moich zmaganiach, prawda, przymusowych, ale nadal z grami horrorowatymi. Dobra, tablica ogłoszeń i skończone, więc dobrze. I te, skoro ogłoszenia żeśmy rozwiesili, to chyba... chyba wracałem do niego. Może jakąś fajną nagrodę dostaniemy przynajmniej. A jak nie, no to może jakieś ekspy będą dodatkowe. Tak czy inaczej, no. Zadanie zrobione, więc... nie ma co narzekać. Jedyne, na co ewentualnie mógłbym próbować narzekać, to sama kwestia tego, że wchodzimy w rozdział drugi. I obawiam się, że w rozdziale drugim możemy napotkać na więcej niebezpiecznych dziadostw, które będą chciały mnie zamordować, a z którymi nie będę miał szans. No ale niestety, jak trzeba, to trzeba. A będąc totalnie szczerym, no... i tak to są głównie dziadostwa, których nie mogę ubić. Jak to wie, rozdział drugi może będzie przynosił naprawdę nowe jakieś fajne towary i rzeczy, które będą mogły mi trochę pomóc. No więc co? Witaj, Bodoin. Rozniosłem wszystkie ogłoszenia. Ogłoszenia? Jakie ogłoszenia? A, tak. Nawet się nie spodziewałem, że uda ci się załatwić tę sprawę. Aż za fatygę. O, dostaliśmy coś. I okej, skoro to tyle i kazał przyjść jutro, to śpimy oczywiście w jego łóżku, bo gdzie indziej. Do poranka. I może... może mikstura będzie gotowa. Jak idzie praca? Tylko najpierw zobaczmy jeszcze to. Mi nie przeszkadza, to całkiem nieźle. Kiedy mikstura będzie gotowa? Znowu o mało nie przeszkodziłeś mi w kluczowym momencie przygotowania. Na szczęście, że eliksir dla twojego brata jest skończony. Jedyne, co nam zostało, to go wypróbować. Przecież to eliksir dla mojego brata. Czemu ja mam go pić? Jeśli nie interesuje cię to, czy mikstura nie wywoła żadnych efektów ubocznych... Okej, czyli... Dobra, dawaj to. Czyli po prostu musimy ją wypić. Trochę dziwne. Ale niech będzie. No i co? Odczuwasz jakieś zmiany? Zupełnie nic. Wygląda na to, że lekarstwo działa. Być może objawy wystąpią dopiero za chwilę. Na pewno wszystko w porządku? Tak, tylko jedno nie daje mi spokoju. Zawsze przebierasz się za ścierwojada, jak miewasz u siebie gości? Ścierwojada? O bogowie! Co tu się dzieje? Fascynujące! Chyba jednak coś jest nie... Oj! Czemu się z nim wścierwojada? A, jesteśmy znowu tutaj. Co to był jakiś... no to chyba mieliśmy jakiś koszmar po prostu. Tak w rzeczywistości, a nie tyle co testowanie eliksiru. Co się stało? Spokojnie, chłopcze. Wygląda na to, że dawka była za mocna. Będę musiał ją nieco osłabić przed kolejnymi eksperymentami. Kolejnymi eksperymentami? No tak. No oczywiście chodzi mi o usprawnienie odtrutki na jad rzecznego krwiopijcy. Gdyby przypadkiem więcej takich nieszczęśników jak wy na nie natrafiło. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak długo byłem nieprzytomny? Kilka godzin, może dzień. Dokładnie nie wiem, nie liczyłem. Aha.
Możesz dać mi już eliksir dla mojego brata? A właśnie. Gdzie ja go położyłem? Jezu, co za jełop. Co za jełop. Co za jełop z niego. Pozostała nam już tylko jedna rzecz do wyjaśnienia. Taki eliksir to nie jest tania sprawa. Ile? Zastanówmy się. Pozbyłeś się ścierwojadów, pomogłeś mi ze sprawdzeniem mikstury i rozniosłeś dla mnie ogłoszenia. Niech będzie 40 sztuk złota. Oto twoje złoto. Dobrze. A teraz daj mi spokój. Mamy mnóstwo pracy. Okej, dziwny kościół, ale... ale okej. Kolejna rzecz. Zostałem okłamany. Pewna osoba mi mówiła, że jak tylko pójdę do Alchemika, to będzie drugi rozdział. A jakoś go nie ma. Ale dobra. Skoro nie ma, to chyba dobrze dla mnie. No dobra, wybaczcie za kolejne cięcie, no ale lecimy. Musimy w końcu mieć lekarstwo dla naszego brata. I jeszcze... Kartoszczur. Może dostaniemy expy? No nie. Cholerna bestia mniej. Tak blisko bym miał expy. Ale jednak się nie udało. Czego tu nie znajdę? A szkoda, bo już myślałem, że będę miał expy za kartoszczura. Niczego tu nie znajdę. Ale trudno się mówi. I dobra. Skoro tu już mam to załatwione, to szybko tylko hyc przez rzeczkę. I jesteśmy u wuja. Bardzo brato. Co tu robią ci wszyscy ludzie? Najlepiej będzie, jeśli porozmawiasz o tym ze swoim... Aha. Czyli coś jest nie tak. I to mocno nie tak. Jesteś nareszcie. Gdzie ty się włóczyłeś, gdy byłeś najbardziej potrzebny? Co się stało? Ktoś cię włamał i zdemolował moją chatę. Oto aha. Się stało. Mówiłem ci przecież, że idę do Bodowina po lekarstwo. Wygląda na to, że musieli od dłuższego czasu obserwować mój dom. Dokładnie wiedzieli, kiedy chata będzie pusta. Oj. Okej. Okay. Wszystko w porządku? Widzisz, tu jest problem. To tak cicho gada. Zniknął. Co? Jak to zniknął? Nie mam pojęcia. Wiem tyle samo, co ty. Wróciłem do chaty, zastałem ten bałagan, a po Jornie ani śladu. Znalazłeś jakieś ślady? Nic szczególnego, oprócz zniszczonych mebli i pozostawionego po kątach dobytku. Nie znalazłem też krwi, więc jest nadzieja, że twój brat... Czemu niektóre kwestie ma takie ciche? W razie trzeba to komuś zgłosić. Może wartownicy będą wiedzieli, co robić. Nie głupi pomysł, ale znając ich, wątpię, żeby kiwnęli palcem. Nie, naprawdę dziwnie cicho to jest. Słyszał, jak wywlekają z chaty takiego wielkiego chłopa. Już coś się nas pozbyć, czy nie? Dziwne, szkoda, że nie wybrałem tych pozostałych opcji. Może coś więcej się dowiedział, ale tak. Rozumiem. I tak już wiele dla nas zrobiłeś. Zrobiłbym dla was jeszcze więcej, ale muszę zadbać teraz o twoje i swoje bezpieczeństwo. Bezpieczniej będzie, jeśli prędzej czy później wyruszysz do miasta. Nie ruszam się stąd, dopóki Jorn się nie odnajdzie. Zrobisz jak chcesz, ale Silbach nie jest bezpiecznym miejscem. Ach. Kogo powinienem zapytać o Jorna?
Zacznij od wartowników. Jeśli faktycznie go porwano i wyniesiono z wioski, to któryś z nich musiał coś widzieć lub słyszeć. Możesz też popytać mieszkańców i swoich towarzyszy. Wow. Paru gapiów już się tu zebrało, więc możesz zacząć od nich. Dlaczego myślisz, że w mieście będzie... Nie, naprawdę dziwnie ciche to jest. Archolos to ogromna metropolia i trafiają tam różni ludzie. Łatwo jest tam wtopić się w tłum i rozpocząć nowe życie nawet ludziom z zewnątrz. Poza tym regularne oddziały Straży Miejskiej zapewniają lepszą ochronę niż paru wartowników na krzyż. Masz w wiosce jakichś wrogów? A skąd ci przyszło do głowy, że taki stary rybak jak ja mógłby mieć jakichkolwiek wrogów? Może dlatego, że nie widziałem cię na oczy od kilkunastu lat. Ha. To prawda. Miałem kiedyś wyjątkowo nieuczciwą konkurencję, ale od dawna nie pracuję w tym zawodzie. Poza tym to Jorn zniknął, nie ja. Wierz mi, chłopcze, gdyby ktoś chciał mnie ukatrupić już dawno, miałby ku temu wiele okazji. I mamy w końcu te pytania, które chciałem. Skąd wiesz, że było ich kilku? Tylko spójrz na to pobojowisko! I znowu mówi głośno. Myślisz, że jeden człowiek jest w stanie w tak krótkim czasie wywrócić cały dom do góry nogami? Gdzie byłeś w czasie włamania? Poszedłem do gospody po herbatę ze spirytusem. Jorn zaczął gorączkować, więc pomyślałem, że mu pomogę. Hej. Nie przeszło ci przez myśl, że gdyby twoja chata miała drzwi na klucz, to złodziej tak łatwo by się do niej nie dostał. Marvin, nie musisz się kłócić. Wieś, w której wszyscy się znają. A ty znowu jesteś cicho, kurde. Przedmioty. Masz nas za złodziei? Ciebie i twojego brata nie, bo was znam i wam ufam. Ale nie mogę tego samego powiedzieć o reszcie. Oj, co się dziwisz, ja jestem złodziejem. Po co ktoś miałby niszczyć ci chatę? Nie jestem głupi, by trzymać wszystkie oszczędności na wierzchu. Gdy tylko dowiedziałem się o waszym przybyciu, na wszelki wypadek dobrze ukryłem swoje ciężko zarobione złoto. Mimo to ktoś znalazł moje zaskórniaki. Co ci zginęło? Brakuje dwóch mieszków, które trzymałem na czarną godzinę. Ten, kto to był, musiał wiedzieć, co robił. Okej. Dlaczego sądzisz, że za włamaniem... Dziwnie dużo rzeczy się stało. To nie jest oczywiste. Większość z nich wygląda jak banda oberwańców. I źle im z oczu patrzy. Muszę już iść. Jeśli uda ci się czegoś dowiedzieć, znajdziesz mnie u starszego. Mam nadzieję, że Jorn odnajdzie się cały i zdrowy. Też mam taką nadzieję. Rozdział drugi. Bez śladu, okej. Dopiero co mówiłem, że to chyba kłamstwo, jednak a tutaj proszę. Coś jest, nie? Łóżko, nie. Chyba niczego nie ma takiego, żebym ktoś nie ciele... Czemu to są śmieci? Zresztą, co to jest? Wszyscy tutaj przyszleśli, jakby nigdy nic. Co słychać? Słyszałem, skąd was przywiało. Powinniście byli zostać w tej waszej zapchlonej dziurze. Okej, czyli nic. Farmer pewnie też nic. Farmerka też nic. Rupert, może on coś powie? Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Wiem tylko, że zniknął, a chata Kurta została zdemolowana. Przyszedłem tutaj jako jeden z ostatnich. Nie widziałeś ostatnio czegoś lub kogoś podejrzanego? Większość mieszkańców patrzy na mnie podejrzliwym wzrokiem, jeśli o to ci chodzi. Ale gdybym miał obstawiać, kto mógł stać za tym włamaniem, to byłby Fabio. Dlaczego? Dziwię się. To było widać, że od początku podróży na statku nie przepadał za twoim bratem. Gapił się na niego z podełba, jakby chciał go zamordować. Poza tym, w przeciwieństwie do was, Fabio nie ma tutaj wuja, który załatwi mu wszystko, czego potrzebuje. Dzięki. Pogadam z nim. Okej. Mogę ci zadać parę pytań? Zwykle to ja przepytuję innych, ale śmiało. Co chcesz wiedzieć? Tam włączył dialog. Widziałeś może ostatnio łysego, umięśnionego faceta? Ma na imię Jorn. Imię niewiele mi mówi, ale wydaje mi się, że widziałem go razem z tobą, gdy szliście drogą w kierunku winnicy. Dlaczego pytasz? To mój brat. Przybyłem z nim niedawno do wioski.
W czasie włamania przebywał w chacie Kurta, naszego wuja. I wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? Brzmi dość nieprawdopodobnie. Okay. Też trudno jest mi w to uwierzyć, ale fakty mówią same za siebie. Na twoim miejscu nie wyciągałbym pochopnych wniosków. Mogę ci obiecać, że dam ci znać, jeśli tylko czegoś się dowiem o twoim bracie. Jeśli jednak faktycznie mamy do czynienia z porwaniem, to obawiam się, że pomóc może tylko Straż Miejska. Okej. Zakładam, że niewiele więcej od ciebie. Przybiegłem tu dopiero po tym, gdy Wiktor mnie zawołał. Pogadaj z nim. Może będzie miał coś więcej do powiedzenia na ten temat. Dzięki za informację. Nie zdawał automatycznie dialogu włącza. Jednego z was! Jestem tego pewien! Dlaczego niby miałby stać za tym ktoś z nas? To proste. W wiosce panował spokój do czasu, gdy nie pojawiliście się wy, mąciciele i łajdaki. Wczoraj niejaki Fabio pobił w gospodzie jednego z naszych za to, że ten zwyczajnie się na niego gapił. Dryblas byłby go zabił, gdyby nie szybka reakcja jednego z wartowników. Okay. Tak się składa, że większość z nas też nie przepada za Fabio. Jak nie on, to pojawi się ktoś inny. Teraz rozboje i kradzieże, a później napady z bronią i podpalenia. Przerabialiśmy i powiem raz jeszcze. Im szybciej stąd znikniecie, tym lepiej. Oczywiście. Słyszałem, co się stało. Współczuję ci, naprawdę. Dzięki, ale zamiast współczucia przydałyby mi się informacje. Wiesz może coś więcej o włamaniu? Jakiś czas temu przyszedł do mnie Kurt i poprosił o herbatę ze spirytusem. Mówił, że Jornowi się pogorszyło i znowu zaczął majaczyć. Poprosiłem Martę o przygotowanie naparu i poszedłem sprawdzić, jak się ma twój brat. Kurt wszedł pierwszy do chaty i gdy tylko przekroczył próg, zaczął kląć na lewo i prawo. Wbiegłem za nim i zobaczyłem to pobojowisko, a po Jornie ani śladu. Nie widziałeś czegoś podejrzanego? Okej. Okay. Nie wydaje mi się. Jeśli to było porwanie, to ten ktoś musiał wiedzieć, co robił. Jestem prawie pewien, że był to ktoś z zewnątrz. Nie jest tajemnicą, że mieszkańcy za nami nie przepadają. Nie podejrzewasz nikogo z nich? Mamy tu kilka osób, które od czasu do czasu sprawiają nam kłopoty. Na przykład taki Rick lub Otto. Ludzie w wiosce są raczej spokojni, czego nie można powiedzieć o miastowych. Często odwiedzają was ludzie z miasta? Dość często. A przynajmniej tak było do czasu ostatnich ulew. Teraz już trochę rzadziej. Szlaki zrobiły się niebezpieczne. Wszędzie pełno dzikiego zwierza i bandytów. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wartownikami. Jeśli to był ktoś przyjezdny, wartownicy musieli go widzieć. Dzięki za pomoc. Wiem, okay, że to niewiele. Ale jeśli jeszcze będziesz czegoś potrzebował, zajrzyj do mnie. I włączę mi się kolejny dialog? Okej. Okay. Dobra, no to chyba będziemy musieli ci gadać z wartownikami jeszcze, ale zanim coś to tu... Dobra, niczego nie ma. A i co mam teraz, jeśli chodzi o wpisy? A, bez śladu? Tak. Okej. Okay. Wartownicy. Dobra, czyli do wartowników i ewentualnie jeszcze do Fabio. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Szczerze, co nie mam pomysłu, co innego mógłbym zrobić. Ale dobra, jeśli Straż Miejska, to wydaje mi się, że chyba w końcu do miasta będziemy musieli pójść. Gorzej tylko, że nie chcieli nas wpuścić. Ale kto wie, jak będzie. Dobra, hey, Felix. Ty. Przechodził tędy niejaki Jorn? Kto taki? Mój brat Jorn. Jest łysy i mniej więcej mojego wzrostu, ale ma trochę szersze ramiona. Niedawno przybyliśmy do wioski, razem z resztą naszych towarzyszy. Wszystko jasne. Dlaczego nie kojarzę typa? Jesteście tymi przybłędami, co to żebrzą i szwędają się gdzie popadnie. Widziałeś go czy nie? Nie przypominam sobie. Okej. Wielu miastowych odwiedza Silbach? Zbyt wielu, jak na mój gust. Na szczęście, mam polecenie sprawdzać tylko tych, którzy tu włażą, a nie wyłażą. Skoro sprawdzasz tylko tych, którzy przychodzą do wioski, to skąd wiesz, że mój brat z niej nie wychodził?
A po co mam sobie dokładać roboty? Zresztą, im mniej obcych, tym lepiej dla nas. Okej. Kolejne pytania? Od pytań robi się spragniony. Masz no coś na przepłukanie gardziołka? Proszę, na zdrowie, abyś się zakrztusił. Piłem lepsze, ale jak na krótką przerwę w pracy, to w sam raz. Pokażę, widzę polną bestię. Resztę. Nie chcę skończyć jak ten pijaczyna ostatnio. Jaki pijaczyna? Niedawno jacyś przejezdni tak tęgo zabalowali, że jednego z nich przez bramę musieli wynosić. Pamiętasz, jak wyglądali? Jeden z nich wielki i gruby jak beczka wina. Drugi chudy, że prawie tyczkę przypominał. A pośrodku nieszczęśnik, co to najwyraźniej nie umiał sił na zamiary mierzyć. Zawsze powtarzam, nie wlewaj więcej do ust, niż wytrzymać może twój brzuch. Czyli chyba na pewno nam zabrali brata. Musiałbym sobie po prostu gdzieś poszedć, zaraz go znajdziemy. Myślisz, jednak nie. Że pamiętam mordę każdego przebłędy, który się tu zawieruszy? Nie mam pojęcia, jak wyglądał. W którą stronę poszli? Pewnie tam, skąd przyleźli, czyli w kierunku miasta. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Nareszcie gadasz sensem. Okej. Czyli się trochę tutaj dzieje. A co gorsze, chyba naprawdę wygląda na to, że nam zabrali brata. Tak czy inaczej, będę musiał próbować, okej. Okay. Keeper, czy on coś powie? O nie, leśnie się rwiadę. Mogę ci zadać kilka pytań? O co chodzi? Przechodził tędy ostatnio łysy, umięśniony facet? Był mniej więcej mojego wzrostu. Chłopie, nikt oprócz myśliwych tędy nie chodzi. Większość przyjezdnych korzysta z bramy wschodniej. Zagadaj z Feliksem, to on jej pilnuje. Okej. Co wiesz o włamaniu u Kurta? Niewiele. Właściwie to tylko tyle, co ludzie mówią na polu. Co tu dużo gadać, szkoda faceta. Całe życie żył w spokoju i na stare lata spadła na niego taka tragedia. Widziałeś lub słyszałeś ostatnio coś niezwykłego? Cały czas widzę i słyszę coś niezwykłego. Wieści z frontu są coraz gorsze, a ludzie coraz bardziej niespokojni. Trakty są pełne bandytów. Grupa obcych zjawiła się u naszych bram i jeszcze ta przeklęta bestia grasuje gdzieś po okolicy. Jest źle i będzie jeszcze gorzej. Zapamiętaj moje słowa. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia. Okej. Nie wygląda na to, żebym miał czegoś więcej się dowiedzieć, przynajmniej nie tak na szybko. Ale i tak, lecim jeszcze. Zagadamy z pozostałymi, zobaczymy co wyjdzie. I potem jeszcze w ostateczności zahaczymy o Logwara. Kto wie, może będzie miał coś fajnego na sprzedaż nowego. W końcu, no. Sobie mówić, nie mówić. Drugi rozdział, nowe towary. Nie, żebym wierzył w to, że ma jakimś magicznym trafem dostać jakieś potężne rzeczy. No ale zawsze warto sprawdzić. Hej, ty. Ary pewnie nic nie będzie wiedział, ale i tak warto spytać. Przechodził tędy ostatnio Jorn? To taki? Facet mniej więcej mojego wzrostu. Łysy, ale trochę bardziej umięśniony. Poznałeś go jakiś czas temu, gdy przybył w nocy do wioski razem z resztą moich towarzyszy. Nie widziałem tu tego przybłędy. Idź zawracać głowę komu innemu. Okej. Okej. Jeszcze tam tylko o to. O włamaniu do Kurta? Obiło mi się o uszy. I chyba domyślam się, czyja to sprawka. No to dawaj. Wasza oczywiście. Dobry człowiek. Nie dość, że przyjął was pod swój dach. To jeszcze dostał taką podziękę. Masakra. Po prostu nas nie lubimy tyle. Chociaż też nie będę... Jak odpowiedzieć? Nie będę zaprzeczał, że istnieje szansa, że faktycznie Jorn mógł wszystko sfabrykować i sobie uciec. Patrząc na to, że kazał ukraść wuja tylko dlatego, że chciało mu się wina. Masakra z nim. No właśnie, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to... Pytajmy w sumie, jak leci znowu tego teamu. Na zawsze będę twoim dłużnikiem, kolego. Gdyby nie ty, leżałbym teraz na dnie morza z dziurą w brzuchu. Okej, czyli nic więcej do powiedzenia nie ma. Wiesz,
wiesz coś o włamaniu u Kurta? Może tak, może nie. Wiesz co, mały, nie znam cię. Ale od razu widać, że lubisz sprowadzać kłopoty. A ja z reguły nie pakuję się w kłopoty, gdy nie muszę. Chodzi o mojego brata. Wygląda na to, że został porwany. Porwany? To rzeczywiście smutne. A teraz spieprzaj stąd. Okej. I po prostu mnie nie lubią i tyle. Super, tym już gadałem. Z Maven nie wiem, czy jest sens. I Fabio niestety. Czy tego chce, czy nie, Fabio musiał. Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Ten łysy mądrala się zgubił. Wygląda na to, że ktoś go porwał. I dobrze. Może w końcu dostał od kogoś solidne baty za ciągłe kłapanie dziobem. Od początku podróży miałeś na pieńku z moim bratem. Co czyni cię głównym podejrzanym? A nawet jeśli, to co mi zrobisz, mały gnojku? Teraz tych opcji. Ludzie mówią, że sprawiasz tu same problemy. Nie będzie ich obchodziło, czy ty za tym stałeś, czy nie. Ważne, że pozbędą się sprawiającego problemy osiłka. I co takiego niby zamierzasz zrobić? Wystarczy, że powiem o tobie Kurtowi. On powie starszemu, a starszy już zajmie się resztą. Dobra, dobra. Spokojnie. Dla twojej wiadomości nie mam nic wspólnego z porwaniem twojego brata. Zresztą, po co miałbym to robić? Prawda, nigdy go nie lubiłem, ale nie miałem powodu, żeby go porywać. Tyle. Spodziewałem się czegoś więcej, no ale dobra. Przynajmniej jakieś informacje. Teraz zobaczmy, co tutaj jeszcze wyjdzie. O, patrzcie, Logwar chleje. Zobaczmy najpierw, co ma, a potem go spytajmy. I... ma coś nowego, po prostu alchemika. Ładne, ale Jezu, jakie to drogie. Jeszcze manów maga 55. My chyba nawet tyle nie możemy mieć na ten moment. Masakra. No chociaż dobra, jakieś amulety i tym podobne to może by dały radę. Ale czy jest coś, co mogłoby nam wyjątkowo bardziej pomóc? Niestety nie widzę. Wiesz coś o zaginięciu mojego brata? Słyszałem o tej przykrej sprawie. We wsi wieści szybko się rozchodzą. Niestety obawiam się, że w tej kwestii mogę ci pomóc jedynie poprzez wsparcie duchowe. W przeciwieństwie do swoich braci, Adanos jest miłościwy i kocha swoje dzieci. Wierzę, że z jego pomocą twój brat się odnajdzie. Rzecz jasna, jeśli wiódł życie wolne od grzechu. Dziękuję za modlitwę. Pamiętaj jednak, że modlitwy pomogą, ale tylko wtedy, jeśli sam będziesz wierzył w ich siłę. Nigdy nie miałem problemów z wiarą. Wielce mnie to cieszy. Skoro jesteś gorliwym wyznawcą Pana Ładu, może odwiedzisz nasz przybytek na wyspie. Tamtejsi magowie chętnie przyjmą w swoje progi strapionego wędrowca i człowieka głębokiej wiary. Dzięki, może skorzystam. Złóż wizytę moim braciom, a na pewno nie pożałujesz. Okej, czyli zaprosił nas do klasztoru. Dobra. To że gdzie pójdziemy w następnych epizodach. Jak jeszcze pogadamy tylko z tym tutaj... A nie, z Volkartem już gadaliśmy. Dobra, no to teraz pora chyba do starszego, bo... nie wiem, czy jeszcze z kimś mogę tutaj jakoś poważniej pogadać. Gdzie mogę spotkać Sir Ramseya? Wielmożny Sir Ramsey obecnie przebywa w mieście. Ale nawet jeśli jakimś cudem go tam spotkasz, to wątpię, żeby chciał poświęcić czas. Był ten dialog wcześniej, czy nie? Miałem sprawę? Nie wiem, to chyba też nie. Mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. Czyli jeszcze gdzieś muszę coś pochodzić, pogadać. Niedobrze. Okej. Okay.
Okej. Czyli muszę po prostu jeszcze szukać. No cóż. Jeśli jeszcze muszę szukać, to... Prawda, nie mam pojęcia, co więcej może to być. Co najwyżej pogadajmy jeszcze z moimi i pozostałymi. Mógłbym zadać ci parę pytań? A potem lecimy dalej. Widziałaś ostatnio kogoś podejrzanego? Większość mieszkańców tej wsi wydaje mi się podejrzana, ale tak, był ktoś taki. Poszłam na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza, gdy zobaczyłam jakiegoś wielkiego, barczystego faceta. Daję słowo, że nawet w moich rodzinnych stronach trudno o kogoś o podobnym wzroście. Kiedy go widziałaś? Wieczorem. Lało wtedy jak z cebra. Chwilę po tym do karczmy wbiegł jakiś starszy mężczyzna. Był cały mokry. Trudno było odróżnić, czy był to pot, czy deszcz. Pobiegł po coś na zaplecze i po chwili wybiegł z powrotem na zewnątrz. Razem z tym młodym chłopakiem, Wiktorem. Czyli to był Kurt, chyba. Dokąd poszedł ten barczysty facet? Kręcił się przez chwilę na tyłach karczmy i w pobliżu rzeki. Wyglądał, jakby na kogoś czekał, ale przez tę burzę szybko straciłam go z oczu. Potem wróciłam ogrzać się do środka. To wszystko, co wiem. Dzięki za pomoc. Coś się stało? Mój brat zaginął. Przypuszczam, że został porwany. Jorn? Kto chciałby porywać takiego złotego człowieka? To właśnie próbuję ustalić. Mam nadzieję, że odnajdzie się cały i zdrowy. Bez śladu, kolejny wpisek. A co tym razem? Dobra. Okej. Jeszcze muszę z kimś pogadać. Ale nie wiem z kim niestety. Nie, może to cała Anna? Wątpię, żeby była w stanie pomóc, bo ona jest dosyć taka nijaka, ale zobaczmy. A co? Wstąpiłeś do straży, że bierzesz mnie na spytki? Brat mi zaginął i potrzebuje informacji. Jorn zaginął? A to ci dopiero. Dam głowę, że ten łajdak Fabio za tym stoi. Wątpię, żeby był do tego zdolny. Jakby nie patrzeć, jedziemy na tym samym wózku. W takim razie nikt już nie przychodzi mi do głowy. Ale na twoim miejscu zawiadomiłabym strażników. Co ty nie powiesz? Czyli nic przydatnego. Hej, ty! Hej, ty! Nie może być milszy dla niej. Mam do ciebie parę pytań. A ja mam robotę! Żegnam! Jeśli mi pomożesz, obiecuję pomóc ci w pracy. Wybij to sobie z głowy! Jeszcze byś tylko naniósł mi więcej błota niż poprzednim razem. No mówże, o co chodzi? Byle szybko. Chodzi o Jorna. A, guloszyk się skończył, co? Na kolejną porcję będzie musiał poczekać. Czyli nic nie wiesz? Czego miałabym nie wiedzieć? Mój brat zaginął i wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? A co ja mam z tym wspólnego? Całe dnie spędzasz w gospodzie. Może słyszałaś ostatnio coś lub kogoś podejrzanego? Oprócz waszej hordy każdy tutaj jest swój. A nie, czekaj no. Był tu taki jeden ostatnio ze straży. Straszny furiat i wiecznie pijany w sztok. Prawie jak ten wasz Fabio. Ciągle zaczepiał i straszył gości. To w końcu się wkurzyłam, wzięłam miotłę, pogoniłam go stąd, aż się za nim kurzyło. Wyrzuciłaś strażnika miejskiego z gospody? Strażnik, nie strażnik, co za różnica? Widzę, że sprawia kłopoty, to nie będę się z nim patyczkować. Wiesz, w którą stronę poszedł? Pewnie w kierunku miasta, tam skąd przylazł. Dzięki za informację. Tata, a teraz idź już. I tak nas nie lubi? Z nim też się nie dogadamy? Może ten sił suweren? Nie. Jakieś co chcę powiedzieć, to na pewno nie. O którym już gadałem, może Bastian. Zaglądał tutaj ostatnio ktoś spoza wioski? Tak. Cała banda obcych przybyła ostatnio od strony wybrzeża. A oprócz nas? Od tygodnia nikogo nowego nie widziałem, z wyjątkiem jednego kupca.
Mój brat zaginął. Wiesz może coś na ten temat? Wiem tylko tyle, co powiedział mi Wiktor. Powinieneś z nim o tym pogadać. Już z nim rozmawiałem. Liczyłem na to, że może dowiem się czegoś więcej od ciebie. Przykro mi, chłopcze, ale to wszystko, co wiem. Powiedz mi więcej o tym kupcu. Nazywa się Petra i z tego, co wiem, należy do gildii. Sprzedaje różne towary, od tkanin, broni, pozioła i przyprawy. W przeciwieństwie do handlarzy z miasta, jej ceny są wyjątkowo atrakcyjne, więc jeśli chcesz zaoszczędzić, powinieneś z nią pogadać. Gdzie ją znajdę? Większość czasu spędza tu, w gospodzie. Mówiła coś o braku perspektyw i rychłym powrocie do miasta, ale jeśli się pospieszysz, może ją jeszcze złapiesz. Dzięki. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Czemu zużyć? A zresztą. Nie będę kwestionował tego wszystkiego, ale... Ej, niestety wygląda na to, że nikogo tutaj nie znajdę. Dużo szukam. Uję. Może mam wszystkie informacje, tylko nie jestem o tym świadom. A może najprościej w świecie to jest kwestia tego, że nie wiem, powinienem gdzieś iść całkowicie w inne miejsce, a nie skupić się na tym wszystkim. Nic nie ma. Tutaj może Petra to całe... Też nie. No cóż, nie umiem znaleźć ani tej całej Petry tajemniczej, ani tym bardziej punktu zaczepnego, co mogę dalej zrobić. A proszę, jednak jest. Pewno jeszcze tą lecą, a potem pogadamy z Petrą, na tym kończymy, naprawdę. Twojego wuja? Tego samego. Pierwsze słyszę, ale całkiem niedawno widziałam go w gospodzie. Był cały w nerwach. Pewnie nieźle musiał się przejąć tym włamaniem. Pobiegł po coś za ladę i wyszedł razem z Wiktorem. Widziałaś może, dokąd poszli? Nie mam pojęcia. Było już późno i... Pamiętasz coś nietypowego z tamtego wieczoru? Właściwie to był wieczór jak każdy inny. Poszłam się przejść, ale gdy tylko zaczęło lać, wróciłam do środka ogrzeć się przy kominku. Dzięki za pomoc. Tylko ta cała Petra, która wygląda strasznie sztucznie jak na postać. Niestety. Tak czy inaczej układamy ją. Bastian wspominał, że jesteś handlarką i niedawno przybyłaś do wioski. Zgadza się, co w związku z tym? Niedawno zaginął mój brat. Nie widziałaś nic podejrzanego? Porwanie? W Silbach? Przecież tu się nic nie dzieje. To chyba najbardziej nużące miejsce na całej wyspie, a przynajmniej było do tej pory. Przykro mi, chłopcze, ale dopiero co dotarłam do wioski. Byłam zmęczona, więc udałam się prosto do łóżka. Lepiej dokładnie wypytaj tutejszych. Ludzie w wiosce widzą znacznie więcej niż chcą mówić. Dzięki za radę. Wróć do mnie za jakiś czas. Może akurat zainteresuje cię coś z moich towarów? Jakie towary oferujesz? Aktualnie przeprowadzam małą inwentaryzację moich towarów, ale mogę zaoferować ci ten wspaniały pancerz kolczy. Jakiś pancerz lepszy? Idealnie nadaje się do walki z wilkami, ścierwojadami, jak i potrafi również ochronić przed ostrzem rozwścieczonej konkurencji. Jaki strik kolcz? Nie, mamy lepsze. Zdecydowanie lepsze. No nie umówię się do tego, co udało mi się znaleźć. Patrzcie na ten, jak to jest piękne. Dobra. Ale skoro nie udało się nic znaleźć, to niestety. Chwilowo na tym kończymy epizoda. Więc dzięki wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się. Hej, hej.